a jeden chwyciciel poprzez Pismo Święte powiedzieć. To jest księgi normalny. Pan Bóg wie. Nie jest dobrze, żeby nam z tym kawał sam. Uczynił mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Lepiej przyzwyczaje wszelkie zwierzęta ziemne i wszelkie ptactwo powietrzne. Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby się przekonać, jaką da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę istota żywa. I tak mężczyzna dał nazwę wszelkiemu bydłu, ptakom powietrzu i wszelkiemu zwierzęciu formemu, ale dla człowieka nie znalazł odpowiedniej mu pomocy. Wtedy to pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śniegu. Wyjął jedną z jego żeby, a miejsce to zapełnił całą. Potem Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę, a gdy ją przeprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: to dopiero jest coś, co z moich kości, ciało z mojego ciała. Ta będzie się nazywała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Oto słowo Boże. Halo, chłopaki, chcecie iść do nieba? Halo, chcecie iść do nieba, czy nie? Czy wam przeszkadza?
czarna rozmowa. A z rodziców ktoś coś domywał? Czy się zmieniło coś? Pani nie chce iść? Wszyscy to mieli domywał. Właśnie, Pan Jezus nam dzisiaj przypomina, że każdy z nas może osiągnąć niebo, tylko musi być jak dziecko. Czyli co znaczy jak dziecko? Musi tak bardzo kochać Pana Jezusa, tak po prostu kochać, jak dzieci kochają Pana Jezusa. Mimo że deszcz, mimo że zimno, przychodzą do kościoła, żeby się spotkać z Panem Jezusem. Tak, żeby jak dziecko uwierzyć Panu Bogu. Tak jak mamusie się dzieci trzymają, tatusia się trzymają mocno, w objęciach mamy jesteśmy bezpieczni, w ramionach taty jesteśmy bezpieczni. To właśnie Pan Jezus nam przypomina, że w ramionach Pana Boga, w ramionach Matki Bożej czujemy się bezpieczni i możemy dojść do nieba. Dobrze, to pierwsze przypomnienie Ewangelii. Teraz poprosimy ewangelistę Ryszarda, księdza Ryszarda. Pochodzi ksiądz Ryszard z naszej parafii. To nie dla końca, ale wiesz. Ale tu wiesz, mamusia wiesz. Mamusia gdzie wiesz? Nie mamusia, tylko dla. Brawo. Dobrze, to 5-6 pytań do księdza Ryszarda. Kiedy gdzieś Korsyka? Zagadnął powiedzieć, gdzie jest Korsyka? Gdzie jest Korsyka? Proszę mi blisko Staryka, proszę Cara. Korsyka. Gdzie jest Korsyka? Niech ksiądz Ryszard nam powie teraz. Już pyta, pyta, proszę. Ile ksiądz ma? 57, skończone. Nie wiem, no. Ksiądz ma dzieci? Nie mają żon, księżanki, nie mają dzieci. Żeby były dzieci, to musi być żona, tak? Nie. Tak czy nie? Może wam się nie pomieszało w tym świecie dzisiaj. Jest. Żeby było dziecko, to musi być żona i mąż, tak? No. A ksiądz ma żonę? No to jak ma być dziecko? Żebyś się pytać, nie odpadał, bo za tydzień będzie biskup, nie powiem, musi zapytać, czy ma dzieci. Jaki ksiądz ma mało? Pan. Nie, ziarka, tylko kwiata pan. Nie, no, ksiądz jest 7. Trochę więcej nie masz kogo. 26. Czy ksiądz ma zwierzątko? Mam miśka w zębie. Na okazji. Czy ksiądz jest do nieba? To z wami zawsze. Czy ksiądz kiedyś mógł z księżyc? Tylko księżyc, tak, księżyc senior. Ale wiesz, to jest pytanie, czy zaimponowanie? Nie, to pyta. To jak ma kolega na imię? No, tak, to jest takie pytanie, żeby ci pokazać. Jak masz na imię? Tak. Brawo, dla kasterka za inteligencję. Czy ksiądz kiedyś dotknął gwiazd? Próbuję, ale to nie. Thank you.
innego dla życia. To jest nam mówię, że Polacy to jednak szczególnie jest sytuacją tak odważna. A w jakim języku ksiądz rozmawiał przez święty? No po francusku, bo Polska stanowiła przynajmniej dla Francji część administracyjną Polski. To jest na południe patrzymy Europy, od Nicei na dół, między europejskim kontynentem, a Serbią. Dobrze, bardzo dziękuję, prawo dla. Wszyscy staniemy, odwrócimy się do obrazu, bo dzisiaj mamy obraz Matki Bożej. Mamy nabożeństwo różańcowe. Niektóre dzieci chodzą codziennie na godzinę 17:30. Niektóre dzieci pewnie do tego zaczną chodzić. I uwaga, chodźcie tutaj bliżej do Matki Bożej, wszystkie dzieci. Będziemy patrzeć na Matkę Bożą. Polecimy siebie Matce Bożej. Polecimy naszych kochanych rodziców. Szczególnie przy Matce Bożej to się modlimy za mamy, które potrzebne i mają dzieciątko w brzuszku już. Modlimy się też o Matki Bożej za rodziny, małżeństwa, które nie mogą mieć potomstwa w różnym względzie. I odmówimy sobie wszyscy jeden dziesiątek różańca. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego patrzymy na obraz ciebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Królowo rodzin, Matka Boża w Guadalupe.
jego wołanie.